Dzień dobry, witam wszystkich w poniedziałek. Mamy siódmy dzień sierpnia. Łukasz Fiołek z tej strony, Fibonacci Team School. Sprawdzamy sytuację techniczną na eurodolarze. Kreska jednogodzinowa. Widzimy, że znajdujemy się na dosyć ważnym oporze. To są okolice okrągłego poziomu 1.1800. Tutaj mamy układ ZZB, mamy wybitą wcześniej zieloną, szeroką linię trendu. W mojej ocenie ona zostanie jeszcze przetestowana i tutaj warto pamiętać o pewnym układzie. Dobrze go widać na M30, na M15, a więc zapowiada nam się na pewnego rodzaju nawet intradayowe wejście, czyli wejście w ciągu sesji. Zwróćmy uwagę na potencjalną korektę prostą 1:1. Tutaj charakterystyczne mierzenie FS100, potencjalna korekta prosta, równość fal, to zaznaczam w tym momencie. Zwróćmy uwagę na to, gdzie występuje mierzenie FS100, to są okolice 1.1850. No i na zasadzie na przykład retestu z linią trendu dosyć fajnie może to nam współgrać. Tę linię trendu warto tutaj dodatkowo zaznaczyć wyżej, tak żebyśmy pamiętali o tym, że ona wcześniej była, działała. Rynek w tym miejscu reagował. Także najbliższym oporem cały czas okolice tutaj tego mierzenia potencjalnej projekcji FS101850.